poza wspólną modlitwę za 3 minuty wiadomości. Uwaga, młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na 2-tygodniowe warsztaty dla młodzieży od 16 roku życia. Obejmują one zagadnienia z zakresu języka polskiego, kultury, historii oraz mediów. Warsztaty odbędą się w Toruniu w terminie poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży, czyli od 3 do 17 lipca. Jeśli chcesz poprawić znajomość języka polskiego, lepiej rozumieć najnowszą historię Polski, poznać Polaków z innych stron świata, zapoznać się z pracą dziennikarza, przyjedź w lipcu do Torunia. W ramach 2-tygodniowych warsztatów proponujemy 40 godzin zajęć z języka polskiego, 10 godzin zajęć z historii Polski, 16 godzin warsztatów telewizyjno-radiowych, zwiedzanie Torunia, zwiedzanie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, wycieczkę do Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zajęcia poprowadzą znani historycy, profesjonalni dziennikarze i doświadczeni lektorzy. Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną opiekę wychowawcy. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.wsksim.edu.pl www.wsksim.edu.pl oraz pod numerem telefonu 48 56 610 72 00 48 56 610 72 00 Nad warsztatami patronat medialny objęło Radio Maryja oraz Telewizja Trwam. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, 3-17 lipca, warsztaty językowo-historyczno-kulturoznawczo-medialne. Zapraszamy. Jest 13. Tu Radio Maryja, czas na wiadomości. Spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie okazją do rozmowy na temat światowego bezpieczeństwa i przyszłości NATO, powiedział Marek Magierowski. Szef prezydenckiego biura prasowego wskazał, że prezydenci Andrzej Duda i Barack Obama spotkają się podczas szczytu NATO w Warszawie. Odbędzie się on od 8 do 9 lipca. O spotkaniu z polskim prezydentem poinformował Biały Dom. Marek Magierowski, dyrektor biura prasowego prezydenta, mówi, że prezydenci Polski i USA spotkają się na osobnej rozmowie. Biały Dom poinformował, że oprócz uczestnictwa w szczycie NATO prezydent Stanów Zjednoczonych podczas pobytu w Warszawie zamierza spotkać się też z szefami Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Również te spotkania mają być poświęcone m.in. walce.
walce z terroryzmem. Warszawska idzie na to wezmą udział przywódcy państw i rządów 28 krajów członkowskich oraz państw partnerskich. Głównymi tematami szczytu mają być odpowiedź na zagrożenia ze wschodu i południa, w tym decyzje dotyczące zwiększenia obecności wojskowej na wschodnich obrzeżach Sojuszu, a także dalsze rozszerzanie NATO. Już za niespełna godzinę mają zostać wznowione rozmowy dyrekcji Centrum Zdrowia Dziecka oraz strajkujących pielęgniarek. Wczoraj wieczorem rzecznik placówki poinformował, że udało się wypracować projekt porozumienia. Na razie jest to jedynie dokument wstępny, w którym strony wciąż mogą dokonać zmian. Jednocześnie pielęgniarki kontynuują trwający od 2 tygodni protest. Od godziny przed resortem zdrowia manifestują pielęgniarki. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, mówi, że w tym sporze racja leży po stronie pielęgniarek, których wynagrodzenia są zbyt niskie. Jak dodaje, dla uzdrowienia polskiej służby zdrowia konieczna jest systemowa reforma płac wszystkich pracowników. Dla mnie ubolewam nad tym, że w tym ostatnim wypowiedzi zarówno pana ministra, jak i pani premier nie padają słowa na temat wynagrodzeń pozostałych pracowników. Mówienie tutaj na przykładzie protestu pielęgniarek, tylko i wyłącznie w sprawach pielęgniarek, no nakręci nas jeszcze tą spiralę roszczeń i myślę, że to jest błąd. Trzeba było podjąć poważne rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń, o które Solidarność się upomina, bo i na to się upomina, a nie zasłaniać się rozporządzeniem ministra Dębali, które jest rozporządzeniem złym, rozporządzeniem wadliwym prawnie, rozporządzeniem, które przyniosło więcej rozczarowania niż korzyści, również samym pielęgniarkom. Wczoraj dyrekcja centrum poinformowała o zamknięciu 4 oddziałów i oddelegowaniu ich pracowników do innych klinik, aby tam mogli zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Informacje o sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka ma przedstawić na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu premier Beata Szydło. A w Sejmie trwa konferencja pod tytułem Funkcjonariusze Policji Państwowej, Cichociemni Żołnierze AK. Komenda Główna Policji zorganizowała ją w ramach przypadającego w tym roku Roku Cichociemnych. Uczestniczy w niej m.in. szef BOR-u, GROM-u, a także przedstawiciele rządu i licznie przybyli z kraju funkcjonariusze policji. List do uczestników konferencji skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Odczytał go Ryszard Terlecki, wicemarszałek Izby. Braterstwo i odwaga cichociemnych, ale również ich determinacja w walce o wolną i niepodległą ojczyznę sprawiły, że przez wiele lat władze komunistyczne próbowały wykreślić ich zasługi z kart historii. Jednak w ludzkich umysłach i sercach pozostawały wciąż żywe wspomnienia o tych wyjątkowych ludziach. Dzisiejsza konferencja stanowi dowód na to, że ich poświęcenie, wierność ideałom patriotyzmu i męstwa stały się niezbywalną częścią naszego wielkiego historycznego dziedzictwa. Przekonany, że spotkanie poświęcone pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej w szeregach cichociemnych będzie miało dla wszystkich uczestników szczególny wymiar, pozostaje z szacunkiem Marek Kuchciński, marszałek Sejmu. Z kolei wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński mówił, że rząd stawia przede wszystkim na etos służby policyjnej i państwowej. Elementem tego etosu, niezbywalnym, podstawą można by rzec, jest patriotyzm. To by trudno wyobrazić dobrą służbę państwu, formacji mundurowej, bez umiłowania ojczyzny, bez oddania tej ojczyźnie, a tego oddania, tego patriotyzmu, tej miłości do Polski uczy historia, uczy poświęcenie naszych, waszych, szanowni funkcjonariusze, w przypadku 9 policjantów cichociemnych przodków. Także warto o tym pamiętać, warto w ten kontekst wpisywać również tę dzisiejszą konferencję i tę wystawę. Są wzory dobre, są przykłady do naśladowania. Oczywiście czasy były dramatyczne, tragiczne. Bogu Najwyższemu dzięki, dzisiaj jest łatwiej dawać świadectwo, bo jest czas spokoju mimo różnych zagrożeń, a wtedy trzeba było poświęcić największą wartość, jaką ma każdy z nas, czyli życie. Cichociemni byli ochotnikami szkolonymi na potrzeby działań specjalnych i dywersji na terenie okupowanej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1941-44. Pierwszy zrzut odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Sąd w Stambule zarządził ograniczoną blokadę informacyjną w sprawie zamachu bombowego w tym mieście. Władze tureckie poinformowały, że powodem są względy bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. W porannym ataku w centrum Stambułu zginęło 11 osób, a 36 zostało rannych. Bomba została zdalnie zdetonowana w chwili, gdy obok wyładowanego materiałami wybuchowymi pojazdu przejeżdżał policyjny autobus. Dotychczas nikt nie przyznał się do zamachu. Polskie MSZ podało, że na razie brak informacji, by wśród rannych i ofiar śmiertelnych byli obywatele naszego kraju.
Włoskie Ministerstwo Oświaty zapowiedziało zniesienie zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na lekcjach. Obowiązuje ono od 9 lat. Obecnie uznano, że przepis ten jest anachroniczny. Wiceminister oświaty oświadczył, że dalsze utrzymywanie zakazu byłoby przejawem niechęci wobec informatyzacji i postępu technologii. Podkreślił, że już wkrótce wszystkie szkoły we Włoszech będą miały dostęp do internetu. Na cyfryzację oświaty włoski rząd ma według zapowiedzi wyasygnować 1 miliard euro do 2020 roku. W kraju zachmurzenie małe, na wschodzie i południu umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na wschodzie do 22-23 na zachodzie kraju. Jedynie na wschodnim wybrzeżu i na Podhalu od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z przewagą wschodniego na północy północnej. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali. Ciśnienie nie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat dobra komunikacja w małżeństwie, podstawą szczęścia całej rodziny. W programie udział wezmą redaktorzy kwartalnika Zbliżenia, państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Początek rozmów w Radio Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Z naszymi gośćmi spotkamy się również w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o 21.30. Temat tego spotkania, jak mieć udane małżeństwo. Serdecznie zapraszamy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Oddziały na kłódkę. Centrum Zdrowia Dziecka zamyka 4 oddziały. Strajk wciąż trwa. Jego ofiarami są chore dzieci. Przeczytaj, co przeżywają wraz z rodzicami. Bliżej beatyfikacji. Na beatyfikację księdza Piotra Skargi Polacy czekają już kilkaset lat. Jeszcze w tym miesiącu zakończy się etap diecezjalny. Czytam w naszym dzienniku. Honory dla adwokata Polski. 95-letni więzień KL Auschwitz Karol Tendera został odznaczony przez ministra spraw zagranicznych za walkę z zachodnimi mediami używającymi zwrotu polskie obozy śmierci. Bliżej ludzi. Koniec wiatrakowego Eldorado. Czy nowa ustawa o inwestycjach wiatrowych ukróci lokalizowanie wiatraków, gdzie popadnie, byle jak i jak najszybciej? Z cyklu Fatima odrabiajmy lekcje Anioła Pokoju. Jak modlitwa Anioła Pokoju może przemienić nas i świat, opisuje w naszym dzienniku ojciec Leonard Głowacki. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja, już w lipcu nasza coroczna pielgrzymka do umiłowanej naszej Pani Matki i Królowej. Zapraszamy. Zbierzmy się, czasu jest mało. Organizujmy się w każdej miejscowości przysiłku wiosce. Prosimy duszpasterzy, przyjaciół w każdej parafii. Na niedzielę 3 lipca Polonia za Wielką Wodą do Częstochowy Amerykańskiej w Dailestown w Pensylwanii z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. W niedzielę 10 lipca na Jasną Górę Zwycięstwa w Polsce rozpoczynamy już w sobotę o godzinie 18 z księdzem biskupem Ignacym Decem. Już 25 lat Radia Maryja i 25 raz nasza wielka pielgrzymka. Tym razem pod hasłem Gdzie chrzest, tam nadzieja. W niedzielę będzie nam przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Kondecki, metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Godzina 11, uroczysta msza święta. Rozpoczynamy jednak już o godzinie 8 rano. Warto być już dużo wcześniej. Przychodzimy do Matki Najświętszej w szczególnym roku łaski. 1050 lat od chrztu Polski.
w roku miłosierdzia. 25 lat Radia Maria. Światowe Dni Młodzieży. Ale jest to też szczególny czas dla naszej ojczyzny. Widzimy, jak wrogie siły Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie usiłują nas skłócić, wzniecić nienawiść w narodzie, zniszczyć to, co z trudem buduje się w naszej ojczyźnie. Robią to może nie wiedzący, jak szkodzą, ale wykorzystują to siły międzynarodowe i chyba wspierają. Wszystkich kochających Pana Boga i Ojczyznę prosimy o gorącą modlitwę za cały nasz naród, o żywą wiarę, mądrość i prawe sumienia, o wzajemne poszanowanie i miłość, o to, abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, jak mówił do nas święty Jan Paweł II. Organizujmy się teraz już bardzo szybko, czasu jest niewiele. Potrzeba modlitewnego szturmu u tej, która jest dana ku obronie naszego narodu. Trzeba obronić nasz naród i ojczyznę. Polsko, świętego Jana Pawła II, z miast, wiosek, przysiłków, wszyscy podobni do ewangelicznego siewcy, nie zostajcie w domu 10 lipca. Wszyscy, tym razem, wszyscy idziemy do naszej matki. Serdecznie dziękujemy za pomoc Radio Maria i Telewizji Trwam w dalszym budowaniu sanktuarium świętego Jana Pawła II. Pierwsze to jednak modlitwa, o którą prosimy, o potrzebne nam łaski, o dary Ducha Świętego w tym Bożym posługiwaniu. Drugie, modlitwa o kapłanów, siostry i świeckich, gorliwych, Bożych do tych dzieł. Jest nas o wiele za mało. Trzecie, prosimy o pomoc w utrzymaniu Radia Maria i Telewizji Trwam. Nikt nam nie pomaga. Propagandziści, nierzeczni oczywiście nam, podawali w mediach, że finansuje nas raz po raz rząd PiS. To jest kłamstwo. Pomagają nam tylko, jak zawsze, chętni słuchacze i telewidzowie. Nie jest łatwo. W maju na przykład przyszło o wiele mniej ofiar na te dzieła niż ich utrzymanie. Na telewizję nawet nie przyszła połowa tego, co potrzeba na utrzymanie w maju. Prosimy o stałą pamięć i systematyczną pomoc. Czwarte, służymy Panu Bogu. On nie zostawił nas samych na tej ziemi. Z miłości ku nam dał swego Syna. Ba, pozostał wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy przyjaciół do apostolatu. Wiwie, zwłaszcza młodzież, adorowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pomocą do tego są pięknie wydane nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Te książeczki są prezentem od Radia Maria dla młodzieży. Nie wolno ich sprzedawać, ale sprezentować tylko chętnej młodzieży, ludziom pragnącym być pośrednikami. W przekazaniu tego prezentu dla młodzieży proszę o zwracanie się do Ojca Mariana Sojki w Radio Maria w Toruniu. Żeby może przygotować się. Mamy już 15 minut po godzinie 13. Zapraszamy w Radio Maria na audycję aktualności dnia. Są to bardzo naturalne, to bardzo naturalne, to są 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 to bardzo naturalne, to są
albo wy. Pytania dwa. Wiecie, gdzie to wszystko cenę ma? Spytają dzieci. Jedno z Państwa i naszą audycję rozpoczynamy od rozmowy z panem profesorem, socjologiem z UMK w Toruniu, a także teraz obecnie doradcą prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy. Pan profesor Andrzej Zybertowicz jest naszym gościem. Witamy serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, uśmiecham się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Kłaniamy się, dobrze, dziękujemy za uśmiech. I panie profesorze, taką rozmowę chciałem z panem przeprowadzić. Potem właśnie 4 czerwca minęły 3 dni. I pewne refleksje się nam tutaj układają, albo może i bardziej pewne też jakieś zdziwienie, że jakiś wielki szum wokół tego dnia, czemu Polacy nie świętują, przecież to święto demokracji. To jak kiedyś namawiano wszystkich, żeby świętować na przykład 22 lipca, prawda? Domagano się tego, by to było święto tak na siłę przeżywane. Jak to jest? Czemu są tacy, którym tak mocno zależy, żeby tę datę, 89 rok i 4 czerwca, podkreślać mocno? Jako socjolog, jak pan uważa, też jako... Gdybym chciał powiedzieć najkrócej, to bym powiedział, bo są tacy, którzy mają interes, że Polacy tą wolność traktowali jako całą wolność. Myślę, że dobrze, że mówiły dziennikarze, bo z 4 czerwca, bo bardzo dobrze jest mieć dystans do pewnych spraw, ale ja chciałbym naszym słuchaczom zaproponować jeszcze szersze spojrzenie. Bo 4 czerwca to jest rocznica ważnego wydarzenia w historii Polski, które oczywiście przez badaczy historyków nie będzie wyjaśnione wyborów na roku 1989, ale te wybory zamknęły pewien ważny okres historii Polski w życiu wielu słuchaczy, znaczy w moim życiu, który zaczął się w roku 1944. Ja chciałbym zaproponować radiu słuchaczom takie oto spojrzenie z odtwarka. Spójrzmy na spory o sposobach świętowania lub nie 4 czerwca. Spójrzmy na spory toczące się w współczesnej Polsce, a w demokracji wszędzie się toczą spory. Spójrzmy na konflikty wokół Trybunału Konstytucyjnego. Spójrzmy na projekty reform prawa i sprawiedliwości. Nie tylko 500+, nie tylko mieszkanie plus, ale na wiele innych reform. Spójrzmy na zachowanie obecnej opozycji parlamentarnej. Spójrzmy wreszcie na Komitet Poradny Demokracji. Z tej szerokiej perspektywy dziejów Polski ostatnich 72 latach. Co wtedy, jeśli tak zauważymy? Wobec tego,